Cześć, witajcie. Dzisiaj na blacie Acerek. Acerek, model Aspira 5530G. Jest to komputer mojego zaprzyjaźnionego klienta, taki komputer dodatkowy i kiedyś u mnie już był. Wtedy wymieniałem w nim płytę główną z tego, co dobrze pamiętam, tak więc nie wydaje mi się, żeby problem dotknął płyty. A mianowicie, na czym polega problem? Włączamy i nic nie ma. Nic, ciemność widzę. Tak więc, tam słyszę, że trochę napęd coś chodzi, to dysk, coś tam brzęczy i tak dalej, i tak dalej. Tak więc, pierwsze co, to spróbuję go podpiąć do monitora zewnętrznego. Zobaczymy, czy taki manewr coś nam da. O ile dobrze kojarzę, w tym laptopie karta graficzna jest zewnętrzna. Nie wydaje mi się, żeby się przegrzała, gdyż komputer, no mówię, on był u mnie nie dalej niż rok temu. Wydaje mi się również, że on bardziej pracuje w domu, bo klient coś tam nagrywa i tak dalej. Tak więc nie powinien się zakurzyć na tyle mocno, aby spowodować przegrzanie jakiegoś układu, jego uszkodzenie bądź odlepienie. No nie, zobaczymy. A widzicie kawałek monitora, o tam. Jak wyświetli coś wartego uwagi, to mogę wam wtedy bardziej przesunąć kadr, bo na chwilę obecną jest to zbędne. No i ja już widzę, że nic z tego nie będzie. Jeszcze spróbuję tutaj. Myślałem przez chwilę, że zaskoczył. No nie. Komputer ewidentnie nie daje obrazu. No dobra, no. To tak. Wiemy, że problem najpewniej nie leży w matrycy, inwerterze czy taśmie matrycy, bo obrazu nie ma ani tu, ani tu. Dobra, tak, tutaj karteluszka, do kogo należy laptop, cyk, na razie nie jest mi potrzebna pod ręką. No więc coś tam wyjmijmy. Przy uszkodzeniu pamięci RAM zdecydowana większość laptopów wydobywa z siebie piski. Piski, nie wiem, jęki piekielne. Jak zwał, tak zwał. Tutaj tego objawu nie ma, aczkolwiek dostęp do pamięci jest łatwy i szybki. Tak więc wyjmiemy. No tu trochę kurzu wystaje, tak jak patrzę. Nic, zobaczymy. Pamiątki wyjęte. Ja wsadzę jakąś na 100% pewną. Jakaś tam jedna gigówka, która sobie wala się, ale wiem na stówę, że ona jest działająca. Bez baterii raczej nie wystartuje nawet na sprawnej kości. Naprawdę nie mam większych nadziei, że w tym momencie wystartuje, ale mówię, jeżeli mam do tego dostęp, to nic nie szkodzi spróbować. Nie mam większych... O nie, jestem... O, ale trafiłem! Nie no... Jakby to powiedzieć? W ostatnim czasie, już od chyba 3 miesięcy czy 4, postanowiłem wznowić treningi na siłowni i przerzuciłem się na zdrowy tryb życia. To znaczy może nie tyle zdrowy, ile dużo odżywek, mało alkoholu. Praktycznie w ogóle alkoholu, pomijając ślub, który był tam z miesiąc temu. Niecały, ale biorąc pod uwagę fakt, że mam teraz w lodówce zimne browarki,
A czegoś takiego się nie spodziewałem za diabła. To chyba zasłużyłem na jedno piwo. Albo whiskacza. Piwo, szklanka alkoholu, jeden czort, ale toast musi być. Komunikat wyskoczył, że bateryjka jest na wyczerpaniu. Co jakoś specjalnie mnie nie dobija, bo to... O nie, znajdź inne źródło energii. A, nie wiedziałem, że tak szybko zejdzie to 8%. Cyk. Tylko nie wiem, czy ten zasilacz jest... Pasuje, pasuje, elegancko. No dobra, ale się cieszę, no naprawdę, kurde. Trochę lipa, bo komputer leżał u mnie już blisko tydzień, a może i lepiej, ale niestety w ostatnim czasie, kiedy dostałem już ten komputer, mimo że to kolega, miałem naprawdę dużą kolejkę. Dzisiaj jest piątek, ja już dzisiaj wyszedłem, że tak powiem, powiedzmy na czysto z klientami, wszystkie komputery są już gotowe do odebrania, pomijając jakieś tam laptopy, które składam dla klientów, znaczy składam, kompletuję, aby dało się go sprzedać, bo coś tam mam pozamawiane, to chyba wszystko już mam naprawdę ogarnięte na bieżąco. I mogłem się wziąć właśnie za komputer tego kolegi, który jednak dostarczył mi go jako ostatni, tak? Ja po urlopie oczywiście miałem tych klientów, co po niektórych poumawianych, no i niestety nie mogłem go wepchnąć szybciej, mimo że to kolega, gdyż tamci klienci byli umówieni już dużo, dużo wcześniej. No na 1-gigowej pamięci powiem wam, nie hula za szybko, ale działa. Zaraz zobaczymy, być może się po prostu rozłączył, znaczy rozłączyła. Która z pamiątek nie łączyła. Ja w międzyczasie nadmucham trochę kompresor, już nawet go nie rozkręcając, dmuchnę mu troszkę w te okienko. Okienko, aczkolwiek dopiero jak wentylator się zatrzyma, gdyż nie wiem jak są ułożone łopatki i można zrobić więcej złego niż dobrego, kiedy wpuści się w nie duży strumień powietrza z dużym ciśnieniem. No i wiatraczek będzie chciał wirować w drugą stronę, niż znaczy w przeciwną stronę niż kręci się obecnie. Łożysko, można powiedzieć na 99%, będzie do wywalenia. Dobra, cyk. Zobaczmy, co tu się nazbierało. Coś tam dmuchnęło. Ale... Nie dramatyzujmy. Nie było źle. Cyk, dobra. Pamiątka. Wiedziałem, że ta 1-gigówka się przyda. Nie warto przerabiać jej na... breloczek. A tak swoją drogą, jeżeli jesteśmy przy robieniu breloczków, wiem, mam 30 lat, to trochę mało poważne, ale taki sobie brelok zrobiłem z tym barka. O tak, fajnie, tutaj fajna treść pod kapslem, znaczy od żoneczki dostałem kapselek, tak się trafiło, więc postanowiłem przerobić to na breloczek. Fajne, fajne. Nie wiem, dlaczego tak się chwalę, to chyba ta euforia, no. Ale zobaczmy, musimy dojść do końca, co tam faktycznie się stało. I proszę, nie startuję w dalszym ciągu. No więc, drogą dedukcji. W pierwszym slocie od płyty głównej, czyli tym położonym głębiej, patrząc z tej perspektywy, komputer wstał na 1-gigowej kości. Tak więc spróbuj. Cyk, cyk. Teraz została ta dwójka. Podepnę prąd, bo zaraz zdechnę pewnie. Dwójka włożona właśnie w tamtym slocie. Działa. Ok. Włożę teraz
tą samą kość do drugiego slotu. Pach, pach. W ten sposób sprawdzimy, czy drugi bank pamięci jest sprawny. Znaczy zawęzimy, tak? Bo uszkodzenie mostka na płycie też może skutkować tym, że nie wszystkie banki będą działały. No i generalnie nie tylko mostka, tak? Aczkolwiek bardzo prawdopodobne jest to, że psuje się albo sam slot, albo mostek. No i jak widzicie, niestety nie odpalił. Niestety nie odpalił. Sprawdźmy drugą. Kość. Działa. Działa, działa, panowie i panie. Tak więc cóż. Problem leży po stronie slotu. Gdzieś tam. No dobra. Usterka zdiagnozowana. Tak więc myślę, że na tym możemy zakończyć. No ja sobie zaraz zadzwonię do klienta, powiem co i jak, gdyż płyta, która jest w środku, była wstawiana używka. No niestety do tego laptopa już nie wstawimy nowego sprzętu. Tak więc no zobaczymy, czy będzie się decydował, żeby coś z tym robić, czy nie. Wszystko się okaże w praniu, tak? Gdyż jej gwarancja no już minęła niestety na produkt używany. Gwarancja to tam jakieś 3 miesiące, gdyż no tak, no więcej raczej nie daję z tego względu, że mało kiedy kupi się używany produkt z dłuższym okresem, a wiadomo, nie będę później wymieniał na własną rękę i na własny koszt gratów, tak dając, no chyba żebym dołożył Bóg wie jaką marżę do elementu, no ale nie o to w tym wszystkim chodzi. Dobra, pogadałem, pocieszyłem się, bo jakby nie było, komputer wystartował. I na tych 2 giga też jakoś działa, tak więc myślę, że coś tam wysupłamy z tego. Dzięki za poświęcony czas, łapka do góry. Jakiś tam komentarz pod filmem też mile widziany. Ja wiem, przy tego typu naprawach jest wiele kwestii spornych i ktoś na pewno mnie zbeszta. No cóż, krytykę też trzeba umieć przyjąć.